Witajcie, kochani. Monia z tej strony, kosmiczne moniologii. Zajrzymy sobie troszkę, co? Tak mini, mini, tyci, tyci. W znaki zodiaku. Co tam u nas, czego nie widzimy? Co tam u naszej osoby? No to co? To zaczynamy. Zaczynamy od naszego słodkiego, kochanego baranka. Intuicyjne stworzenia. Idą zawsze za głosem serca. Czasem za głosem dumy. Zdarza się, że idą za głosem dumy. No. Ale w zasadzie barany. Barany to są. Bardzo naturalnie wam przychodzi podejmowanie decyzji. Inne znaki zodiaku mają troszeczkę większą trudność. Barany nie zawsze są tego świadome. Drzwi do osobistego leczenia, uzdrowienia, innymi słowy, i szczęścia. Czyli co, kochanie? Czyli ty stoisz na progu. Mogło nie być łatwo w ostatnim czasie. Mogło to wymagać wysiłku psychicznego, emocjonalnego, fizycznego nawet czasami. Ale generalnie twoja energia teraz, proszę. Spokój, uzdrowienie, problemy się same rozwiążą. Rozwiązują już, ty to widzisz, ja wiem, że ty to widzisz. Także stoisz na progu czegoś pięknego, kochanie. Stoisz na progu czegoś pięknego. Może długo na to czekałeś? Ale ja myślę, że wiesz co, tak jak dla nas wszystkich, tak wszystko przyspiesza na świecie, że my te cykle wszystkie zaliczamy o wiele szybciej, co nie? Niż kiedyś. Teraz to wszystko jest wieża. Energia skorpiona. Wieża, ja jak widzę wieżę, ona zawsze troszeczkę mnie zepnie mi po ślady, ale. To jest bardzo dobra karta, wiesz dlaczego? Bo tą wieżę, jak sobie zbudujesz i się w niej usadzisz, to ty tam zaczynasz być nieszczęśliwy. Okazuje się, że nie jest tak, jak chciałem. Nawet w połowie. I czas to zmienić. I czasami człowiekowi brakuje motywacji. Czasami słuchamy tych myśli, które nie są nasze i próbują nas usadzić w tym samym miejscu. I mamy takie, kurde, boję się. No i wtedy wchodzi życie, wszechświat. Każdy zwie to, jak chce. Bóg, ty. I rozwala tą wieżę. I jest to niespodziewane, jest to gwałtowne. Czasami nie po naszym nosie, ale generalnie dla naszego dobra. I tutaj mamy te drzwi do uzdrowienia, kochanie. Niech ci to, wiesz, niech ci intensywność wydarzeń nie przysłoni drogi. No, zobaczmy, o co chodzi z tą wieżą. O, proszę bardzo. Wisielec, kochanie, to już nad tobą wisiało dłuższy czas generalnie, żeby to się stało. Ty to już wiedziałaś wcześniej, że coś trzeba zrobić, że jakieś kroki trzeba podjąć. Byłaś tego świadoma. Ja to wiem, ty to wiesz. Tak. No i teraz, na ten moment, nie ma co walczyć, nie ma co próbować, wiesz, Wisłę kijem zawracać. Wisłem sobie z drzewa. Tak, no i po prostu trzeba pozwolić się, że tak powiem, potoczyć tej sytuacji. Nie denerwować się, nie ingerować jakoś tak, wiesz, w stresie. Nie ma co. To już się wszystko dzieje, co ma się dziać, a dzieje się dla twojego dobra, kochanie. No. A czego ty nie widzisz? Czego ty nie widzisz w tej sytuacji? Co ci umyka? Każdemu coś umyka. O. Dokładnie to, co ja powiedziałam. Cztery monety. Ty nie do końca na tej fali płynąć chcesz. Cztery monety, ziemia, koziorożec, panna, byk. I cztery monety to jest przywiązanie i takie zamknięcie się i takie nie. Ja się stąd nie ruszę.
Łańcuch mam gruby, drzwi solidne. Możesz pukać, zmiano. Tak. Może ty widzisz to wszystko. Ja jestem pewna, że ty widzisz to wszystko naokoło. Aczkolwiek może nie do końca czujesz, że jeszcze troszeczkę okoniem stoisz do tego wszystkiego. Wiesz? Tak, troszeczkę. Jeszcze się trzymasz starych wyobrażeń, ocen, tego, co myślałeś, że o sobie wiesz. Zostaw to, daj sobie spokój, do przodu idź, codziennie się budzisz nowym człowiekiem, czysta karta i nie ma nikogo, kto cię może za to rozliczyć. Jesteś ty i ty, i ty. No, jaka rada w tym wszystkim dla ciebie? 6. Mieczy, powietrze. Bliźniaki, waga, wodnik. Przenieś się na spokojniejsze wody, jeśli chodzi o twoje emocje. Kochanie, co ma być, to i tak się stanie. Rozumiesz? Ponadto wszystko w twoim życiu jest pośrednim, bezpośrednim wynikiem twoich akcji, reakcji, myśli. Myśli, przede wszystkim myśli. Myśli. Rada dla ciebie w tym wszystkim. Wrzuć na luz. Wrzuć na luz, bo naprawdę nie musisz kontrolować wszystkiego, nie musisz wszystkiego trzymać za łeb. Ja wiem, że baranowi to jest ciężko wytłumaczyć. Ja jestem tego świadoma, ja wiem, do kogo ja mówię. Aczkolwiek, kochanie, trzeba wrzucić na luz. Naprawdę. No bo co tak naprawdę się stanie? Co tak naprawdę się stanie? Inaczej niż byś chciała? No i dokładnie, wchodzą oczekiwania. No. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Sprawdźmy twoją osobę, no bo przecież jak tutaj bez tej osoby? Tą, którą masz na myśli. Zobaczmy. Hopsa z dropsa. Sobota rano, słuchajcie, ja mam wenę na dziwne, tak, na dziwne wiersze. Dobra. Pierwsze co otworzyłam oczy, pomyślałam o was. Wszystkich. twoja osoba. Docenienie. Albo uczy się z większą pokorą podchodzić do życia. I doceniać to, co ma. Bo wcześniej generalnie ta twoja osoba szanowna myślała, że wszystko jej się należy. A teraz się okazuje, że jednak może to być równie łatwo zabrane. Albo jest na etapie, że dochodzi do tej twojej osoby, jaką fajną osobą jesteś ty. Rozumiesz? Albo jedno i drugie, co jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Czekaj, bo przesyłam tutaj te twoje piękne karty. O. Nigdy nie mam pomysłu, jak to równo ułożyć. Abstrakcja do wszystkiego wychodzi. Dobra. Energia twojej osoby. Proszę bardzo, Rydwan. No mówię, wzięła się za siebie. Wziął się za siebie bez dwóch zdań. Idzie do przodu. Koniec użalania się nad sobą. Będę ja coś próbował. Będę ja coś próbował. I raczej wydaje mi się, że mi się uda. O, proszę bardzo. As buław. Ten Rydwan to jest rak, a as buław to jest ogień. Strzelec, baran, lew. I to jest takie jeszcze bardziej potwierdzenie, że takie idę. Mam chęć. Może nie do końca plan, ale mam chęć, ogromną chęć, żeby iść po swoje. No, a w twoją stronę energia, chociaż mi się wydaje, że to jest bardzo mocno połączone z tobą, kochanie, bardzo mocno. O, pogódźmy się, no, dajmy już spokój, bo moje życie bez ciebie jest nieciekawe. I to nawet nie dlatego, że ja sobie go ułożyć nie potrafię. Ono po prostu bez ciebie jest nieciekawe. Musi się już skończyć to między nami. Negatywność cała. Ja chcę od nowa zacząć. No, trzy kielichy. Rak, ryby, skorpion. Zgoda, celebracja. Cieszenie się życiem. A co by ci twoja osoba powiedziała jeszcze? O, mam taką... O... Patrz, szukam balansu. Szukam balansu. No tak, bo raz uciekam i się nie odzywam i nie odbieram telefonu, a raz do mnie dochodzi,
że jednak ta osoba, że jednak ty to jesteś tą moją osobą, a ja twoją. I po prostu własnych nóg nie potrafię dogonić, jak lecę cię przepraszać, co? A w tym wszystkim trzeba po prostu mniej się zamykać, mniej uciekać, stawiać czoła sytuacji, co? No. No to tyle, baranku słodki. I byczek. Nasze byczki. Nasze stabilne, lojalne. Troszkę czasem takie leniuszki. Ale to tylko jak macie robić coś, co was nie pasjonuje. Albo bezpośrednio nie dotyczy was. O, wtedy się mniej chce. Bo jakby ktoś chce i on widzi w tym sens, to jest bardzo, bardzo skupiony na temacie. Ale ogólnie byczki, bez ale, ogólnie byczki to są takie spokojne stworzenia. Póki nikt ich nie wnerwi, mają swoją drugą stronę, mają. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, energia twoja. Anioł siły, ty jesteś tym aniołem siły. I ty masz tego anioła siły w sobie. Ogromnie dużo siły. Jeśli jest coś, czego nie jesteś pewien, albo czego się na przykład nie podejmujesz, bo nie wiesz. No proste, życiowe, ludzkie, prawda? Można nie wiedzieć zawsze. To nie ma czego się bać, słuchaj. Bo żaden problem na tej planecie nie jest większy od ciebie. Żaden. O, teraz właśnie piękną cesarzową zobaczyłam. Że czego się nie dotkniesz, a cesarzowa to ty, twój znak zodiaku. Czego się nie dotkniesz, to ci wyjdzie. Tylko ten strach człowieka czasami paraliżuje, a potrafi być tak silny. O, i więzienie stworzone z własnych myśli, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Nic. No. Także nie ma czego się bać. Też nie ma co panikować. Obserwować trzeba sytuację, jak się rozwinie. Wiesz, o co chodzi. Ostatecznie nic się nie dzieje takiego. Ostatecznie wszyscy zmierzamy w jedno miejsce. I te nasze ludzkie, ziemskie problemy wcale nie są takie duże. Wcale, a wcale. To jest tylko kwestia naszej percepcji. I nie tylko aż. Aż bym powiedziała, mi się wszystkie karty posypały, kogo zirytowałam. No, ta, ale tak jest, tak jest, tak jest. Dobra. Zobaczmy. No, spokojnie. Wszystko pomieszane. Nie wiem, w którą stronę. Co ja mam tu robić? O. Widzisz? Mamy rycerza monet. Koziorożec, panna byk. I to raczej bym powiedziała, jesteś ty. Stabilnie do przodu idziesz. Ugruntowywujesz swoją sytuację. W każdej przestrzeni, można powiedzieć. Nawet jeśli na ten moment nie do końca to widać, to ty wiesz, co ty robisz. Nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi. Nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi. Ważne, żebyś pamiętał, że w tobie siła jest. O, proszę bardzo. I rak. I tutaj to już jest szybsza akcja. Idę po swoje. Także, kochanie, sukces. To jest sukces. To jest stabilność. To jest takie, wiesz, w betonie wyryte. No. Także, jak najbardziej. O. I paś mieczy, powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. I to jest taka energia człowieka, kobiety lub mężczyzny, bo tutaj w ogóle nie chodzi o gender. Troszeczkę za bardzo słuchania swojej głowy, która właśnie tak, wiesz, kopytkuje w rytmie strachu. Albo takie boję się, nie powiem, wolę podglądać, co tam. Nie wyrażę swoich uczuć, bo w sumie chyba nawet nie do końca wiem, co czuję. I to możesz być ty, to może być osoba w twoim życiu, słuchaj. I te karty mi się ciągle sypią. O co tam chodzi? O,
I 10 mieczy, powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. Wiesz, co jest super w tej karcie? Ona tutaj nie wygląda za wesoło, co nie? Ale co jest super w tej karcie? Że ten 10 miecz już został wbity, 10 liść przyjęty na twarz. Ostatni problem przyjęty na klatę. I koniec z tym. Idziemy dalej. Tylko w lepsze miejsce. Stąd jest droga. No. I taka ostateczna lekcja w tej danej sytuacji została odebrana, i ty nauczysz się z tego wszystkiego. Nawet nie tyle nauczysz, ty przeżyjesz, jakby doświadczysz, bo doświadczenie to jest coś, czego nikt ci zabrać nie może. Każdy z nas doświadcza inaczej. Nawet jak jest, mogłoby się wydać ta sama sytuacja, te same okoliczności, ale każdy z nas doświadcza inaczej. Dokładnie. I ty, kochanie, doświadczysz swojego i przez to będziesz mógł pójść do przodu. O, jeszcze mi wypadło 9 mieczy. Dokładnie. Wiesz, co jest w 9 mieczach ważne? Że wszystkie te myśli, które powodują twój strach i próbują cię zablokować, one nie mają nic wspólnego z prawdą. Kompletnie nic. Zostaw swoje myśli. Nie schodź tam, nie słuchaj ich w ogóle, nie słuchaj. Wyobraź sobie tą osobę, którą łatwo ci na przykład nie słuchać. Przypomnij sobie nauczycielkę fizyki ze szkoły. I to samo zrób ze swoimi myślami. Po prostu ich nie słuchaj. Dobra, rada w tym wszystkim. O, usiądź i się wyluzuj, bo mamy tutaj koło fortuny. Co miało się stać, to się stało. Idziesz, kochanie, w lepsze miejsce. Cykl się zamyka. Czas do przodu. No. Tak właśnie. A twoja osoba? A twoja osoba. O, i następny anioł. Mamy czakrę gardła, komunikacja. Może by chciała coś ze mną komunikować, a nie umie się przełamać. Wiesz, wszyscy to znamy. A może z kolei właśnie usłyszysz jakąś ważną prawdę. No. Czakra gardła, komunikacja. Jak jest zamknięta, nie umiemy wyrazić tak naprawdę niczego. Może i nawet nie potrafimy. Może. Kłamiemy! Nie bójmy się tego słowa. No, zobaczmy energię Twojej osoby. Królowa mieczy, bliźniaki, waga, wodnik. Królowa mieczy to jest osoba, mężczyzna bądź kobieta. Która tak w dupę dostała emocjonalnie i złamanych serc już tyle miała, że ona już nie, to już jest koniec. Ona już się nie będzie wdawać w te emocje. Ona już tylko będzie tutaj chłodna kalkulacja. Ale to z cierpienia wynika, z cierpienia. No, i z bólu. I ze strachu przed ponownym zranieniem. A tu się nie ma czego bać ponownego zranienia, bo wtedy momentalnie zaczynasz o nim myśleć, a myśl tworzy twój wszechświat i danie gotowe. Tylko czy ty będziesz chciał je zjeść? O, bo będziesz musiał. Dobra, zobaczmy dalej. O, proszę bardzo. Sąd ostateczny. Karta w stylu. Aha! Albo wow, tego to ja żem tak nie widział. No to zobaczył, zobaczył. Totalne wyjście z pudełka na zasadzie. Ha. I to można. Dobra, nie powiedziałam za dużo w tym zdaniu, ale ja jestem pewna, że ty wiesz, o co chodzi. Twojej osobie oświeciło ją. I wie, co robiła, jak robiła. I mam takie wrażenie, że teraz wie, jak ma to robić i co. Tak, żeby to miało zadziałać. O. Dokładnie, patrz. Paść monet. Energia w twoją stronę. Czyli spróbuję jeszcze raz, ale już troszkę inaczej. Bez starych, przykrych, nieprzyjemnych wspomnień. To może być koziorożec, panna byk. Bez tego bagażu przeszłości. No jeszcze raz trzeba spróbować. No bo co? No bo co? Nie odzywać się nie wychodzi. Rozstanie też nie wychodzi, tylko jest gorzej. Trzeba spróbować, tylko inaczej.
bez konkretnego planu. Tylko na zasadzie zobaczmy, zobaczmy, jak to wyjdzie. Co by ci twoja osoba powiedziała? Ha, myślę o naszej wspólnej przyszłości. No ja nie wątpię, ja ci wierzę. I ty całkiem poważnie o niej myślisz. I z dobrą intencją bym powiedziała. No. To tyle, byczku. Mua. Bliźniaczki, nasze słodkie, wesołe, rozgadane. Zawsze potrafią atmosferę rozluźnić. Dusza towarzystwa. Przyjemne. Potrafią człowieka skutecznie z takich głębokich, smutnych tematów wymanewrować na coś weselszego. Bardzo inteligentne. Niesamowicie, szalenie. No i oczywiście też się potrafią, jak to się mówi, zawalczyć o swoje albo się obronić. No, wtedy się ludzie dziwią, mają takie, taka miła, taka wesoła, no nikt by nie powiedział, że tak potrafi ukąsać. A no potrafił, potrafił. No, bliźniaki są. A czym ty się stresujesz, dziecko kochane? O co tam chodzi? Anxiety. Nerwówka. Co to za nerwówka? Nad czym ty rozmyślasz? Co cię tam gryzie? No, ja to wiem, ty to wiesz. To nie to, że ja coś nowego odkryłam. Tylko teraz, później, już, jak głębiej człowiek wchodzi w tą nerwówkę, to już później nie wiadomo, które decyzje są podjęte z miłości do siebie, w zrozumieniu, a które są podjęte w nerwówce. I co jest do tej nerwowości też ważne, żeby powiedzieć, że to jest taki stan, który my sami na siebie nakładamy, a on nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem, bo żaden, absolutnie żaden problem na tym świecie nie jest większy od ciebie. I ja ci to mówię i ty w to uwierz. Stwórz, zacznij o tym myśleć. I o tym po prostu pamiętaj i zobacz, jak wszystko się pięknie układa, bo twoja myśl tworzy twój wszechświat osobisty. Ty jesteś tym kreatorem. Jesteś w stanie panować nad swoimi myślami. Jesteś. Bliźniaki mają to do siebie. Potrafią myśleć, analizować, chociaż to jest tylko w środku. Ludzie tego nie wiedzą. Proszę, zobacz, kochanie. 10 kielichów, woda, rak, ryby, skorpion. 10 kielichów to jest szczęśliwa rodzina. 10 kielichów to jest miłość, to jest spełnienie, to jest mam to, co chcę. Tylko pytanie. Bo w tym wszystkim, całej tej zabawie chodzi o to, że widzisz to, co chcesz i dostajesz to, co chcesz. I tam, gdzie kierujesz swój wzrok, tak, w tą stronę, to, co chcesz tam ujrzeć, to ci się ukaże. I tylko pytanie, czy to jest zgodne z tym, co ty naprawdę chcesz, bo ja mam takie poczucie, że ty chcesz tej szczęśliwej rodziny i tego spełnienia i że to jest bliżej ciebie, niż mogłoby ci się wydawać. Ale czasami człowiek musi się swoje nastresować, żeby zrozumieć. Patrz, 7 buław, baran, strzelec, lew, konflikt, natłok myśli, natłok opinii, życzliwych, co mają do powiedzenia tyle na temat twojego życia, bo oni swoje mają idealne. Konflikt, konflikt, konflikt. Why? Why is that? O co chodzi? Może ty myślisz, że ty musisz walczyć o to całe szczęście swoje. Wielki, wielki byk w myśleniu, bym powiedziała. Bo jak ty sobie myślisz, że ty musisz o wszystko walczyć, to ty będziesz o wszystko walczyć. Zobacz. Słońce. Najszczęśliwsza karta w tarocie. Oświecenie, radość, szczęście takie normalnie dziecięce. Szczęście takie niesamowite po prostu. Radocha. Kopytkuję w stronę słońca i nic mnie nie obchodzi. To skąd ten konflikt? Why? Bo takie piękne karty, a mimo wszystko nerwówka i konflikt. Ha, ha. Bo wchodzi umysł. Bardzo silny, mądry, inteligentny, aczkolwiek przebiegły umysł, który ci mówi, nie, ja wiem lepiej, ja wiem, o co chodzi. Robimy tak, że się będziesz stresować. A ty mówisz, no dobra,
to się będę stresować. No i czego ty się na to zgadzasz? Czemu ty słuchasz tych myśli? Czemu? Król mieczy, bliźniaki, wagabondnik. Tak, takie. Ja wiem i to. Ja wiem, że wiem, ale to tylko z głowy wychodzi. A gdzie jeszcze serce? Gdzie jeszcze poczucie połączenia z czymś głębszym? Że nie jesteś sam, że wszystko jest dobrze. Co ty sobie? Myślisz, że jak będziesz sobie powtarzać negatywne rzeczy, przyjdzie ktoś i ci da coś pozytywnego? No to to tak nie działa kompletnie. Jaka rada w tym wszystkim? Zobacz, że wszystko jest dobrze, że sytuacja jest stabilna, królowa monet, koziorożec, panna byk, że masz wszystko, czego potrzebujesz, że wszystko idzie tak, jak ma iść. Może ty się za bardzo gorączkujesz, pieklisz nad czymś, wiesz? Dobrze się czasem uświadomić i wrzucić sobie na luz. Naprawdę, no szkoda życia, szkoda życia, szkoda życia. A żyjemy tu i teraz, w tym momencie. No. Uspokoić się. Pomedytować, zrobić coś miłego. Iść na spacerek, przewietrzyć się, posłuchać jakiejś miłej muzyczki. Pomóc sobie, po prostu sobie pomóc, jak głowa czasami się wydaje silniejsza, ale to jest tylko złudzenie, iluzja. Głowa nigdy nie jest silniejsza. Zobaczmy twoją osobę. O, drzwi do wartości. Twoja osoba coś tam się gotuje nowego generalnie. Ona też już coś czuje, coś widzi na horyzoncie, coś nowego. O, coś nowego, coś materialnego, jakiś nowy projekt, jakiś nowy plan. Tylko przez chwilę mi mignęła karta takiego krętacza. Ale to ci intuicja wszystko podpowie generalnie. Drzwi do wartości. Czyli twoja osoba definitywnie jest skupiona na czymś, co ma jej przynieść jakąś korzyść. Wprawić w lepszy nastrój. Dobra. O, proszę bardzo, cztery buławy. Sukces, karta małżeństwa. Patrzę na ciebie, mam jakiś plan na ciebie, coś bym od ciebie chciał. Widzę cię. Może kontakt nie jest aż taki oczywisty, bezpośredni, ale definitywnie myśli o tobie. O, proszę bardzo, gwiazda, coś się uzdrawia, coś idzie do przodu. Coś zaczyna błyszczeć tam w środku. Dobra, a jaka energia w twoją stronę? O, trzy monety. Chęć takiego praktycznego podejścia do sytuacji. Koziorożec, panna byk. Trzy monety. Gwiazda to jest wodnik. Tak mi się wydaje. Tak. Nie wydaje, jestem pewna. A to jest cztery buławy. Strzelec, baran, lew. No. Czyli generalnie twoja osoba widzi ciebie jako kogoś, kto wprowadza niesamowitą wartość w jej życie. Bo ty jesteś właśnie taką osobą. Zobacz, ty masz słońce, masz 10 kielichów. Jesteś królową monet. Tutaj akurat znak zodiaku nie ma dużo do, wiesz, w tej konkretnej sytuacji. A siedzisz i rozmyślasz nad tym konfliktem. Albo tworzysz sobie ten konflikt wewnętrzny. A jest na czym rozmyślać, bo scenariusze mogą się wydawać tak, jak to się mówi, prawdziwe, realne, no bo masz mocną głowę. Ona potrafi takie rzeczy wymyślać. Ale wszystko ostatecznie jest dobrze. I ty sobie ze wszystkim poradzisz. Trzeba się po prostu wyluzować i nawet nie tyle uwierzyć w siebie, tylko na nowo odkryć to, co może o sobie zapomniałaś. No. Że masz cały świat u stóp. Trzymaj się. Mua. Raczki, nasze ciepłe, kochane raczki, tak niesamowicie emocjonalne i tak niesamowicie skryte. I takie rodzinne, i takie no cieplutkie, kochaniutkie raczki, które nigdy wprost nie pokażą, czego chcą. I nigdy nie idą na szczyt, bo im ten szczyt jest kompletnie niepotrzebny.
I to jest tak okej, i tak bardzo ludzie, my wszyscy powinniśmy czasami zaakceptować, że kto chce iść na jakiś tam szczyt, niech idzie na szczyt. Ja idę tam, gdzie chcę. No dobra. Ostrzeżenie przed sztormem, kochanie. Ostrzeżenie przed sztormem. Coś się generalnie waży, ale mam takie poczucie, że ty już przeczuwasz co. I tak, ty czujesz pismo nosem, kochanie. Co tam się waży, co tam się klei, gotuje. Monisia, mistrz czasowników wymieniania. No, ostrzeżenie przed sztormem, no co? Wiadomość prosta i oczywista. Ty zawsze masz, jak to się mówi, ty zawsze masz tą siłę sprawczą w sobie, żeby się nie wdawać w konflikt. Nie zawsze można go uniknąć, bo czasami ludzie lecą na nas z konfliktem, jakby nie było jutra, co nie? Ale można się w niego nie wdawać po prostu. A ty jesteś całkiem dobry w chowaniu się do swojej skorupki. Ostrzeżenie przed sztormem. A może na coś ty patrzysz zbyt, tak wiesz, przez pryzmat tego, co myślisz, że wiesz o sytuacji. Najważniejsze jest, żeby pamiętać, czy człowiek ma w sobie współczucie, empatię, czy ma zrozumienie. No, współczucie jest bardzo ważne. Czy może wiesz, czy może nie unoszę się zbytnio honorem i ego w tym wszystkim, bo ta druga osoba to też jest osoba, tak jak ja. Tam mógłbym być ja po tamtej drugiej stronie. O, królowa mieczy. No i mów do słupa. No ja wiem, że serduszko było złamane tyle razy. Zaufanie nadszarpnięte tyle razy i ty już masz takie nie. Ja już się więcej nie dam w konia zrobić. Królowa mieczy, bliźniaki, waga, wodnik. To jest taka właśnie energia, może być mężczyzna, kobieta, bez różnicy. Ale jest właśnie taka energia, że ona dużo widziała, dużo przeszła i bardzo dużo łez wylała i teraz jest na etapie, że postanowiła sobie, że ona już cierpieć więcej nie będzie. No i spoko, tylko nie musisz się zachowywać jak taki, wiesz, żołnierz na froncie, że ciągle musisz o wszystko walczyć, być taka, wiesz, chronić się przed czymś. Przed czym tu się chronić? Nie masz przed czym, wszystko jest dobrze. Wszystko jest git. O. Cztery monety. Przywiązanie, uzależnienie. Ja wiem, co wiem i ja wiem, co myślę i mojego zdania nikt nie zmieni. No i nikt nie próbuje, tylko ty sobie robisz kuku. Sama sobie. Bo to ty jesteś kreatorem swojego życia. You and only you. I to, co myślisz, to dostajesz. I możesz mieć milion argumentów i usprawiedliwień, ale to jest nadal pieśń, którą śpiewa twój umysł. A twoje wnętrze mówi spokój. Cisza, luz. Mamy arcykapłana. Struktura. Czasami takie staroświeckie podejście do tematu. Ja wiem swoje i mi nikt nie powie, że ja nie wiem swojego, bo ja wiem swoje, bo ja już mam tutaj doświadczenie, ja tutaj mam pozycję. Ja wiem swoje. No i okej. Ja tutaj bym od innej strony. Czy ty się dobrze z tym czujesz? Czy tobie jest dobrze w tym stanie? Czy ty nie próbujesz przypadkiem komuś czegoś udowodnić? Kogoś czegoś nauczyć? Spokojnie ich życie nauczy. Ty się sobą zajmij. Ich życie nauczy. Każdego po kolei. Nikomu nie odpuści. Nikomu. O, kochankowie. Albo decyzja do podjęcia, albo potwierdzenie, że to jest twoja bratnia dusza. Albo, jak to mówią, bliźniaczy płomień. A jak wiemy, w tych związkach to się kotłuje, co nie? Czasem, często. No, a jaka rada w tym wszystkim dla ciebie? Wieża. To są bliźniaki, by the way. Wieża.
Zbudowałeś sobie, raczku słodki, wieżę, w której jesteś bardzo nieszczęśliwy i ona, jej trzeba pozwolić się rozpaść generalnie i iść z nowym, wiesz, świeżym spojrzeniem. Nie ma co już tego kisić i w tym siedzieć. Serio. Nie ma co. Trzeba pozwolić. Trzeba iść na nowe. W sensie, wiesz, chodzi o takie podejście wewnętrzne, żeby nie trzymać tych starych rzeczy, nie trzymać tych wspomnień, czy bóli, czy z tych wszystkich zadr. No nie ma sensu. Po co to cudowne, wspaniałe miejsce w środeczku twoim, mięciutkim, cieplutkim, zagracać takimi nieprzyjemnymi rzeczami? Po co? Dobra, twoja osoba. O, proszę bardzo. Druga czakra. Twoja osoba na pewno przeżywa ogromne emocje. Twoja osoba może i ma problem z tym, z tym, że je przeżywa na przykład, bo nie umie ich przetrawić, przerobić, odebrać w ogóle. My bardzo często jesteśmy tak rozłączeni ze środkiem, że nasze emocje do nas tylko jeszcze bardziej wytrącają z równowagi. No ale emocji tutaj nie brak. Nie ma tutaj jakiejś takiej, wiesz, zimnej kalkulacji. A może z drugiej strony właśnie twoja osoba wydaje się, że się przed czymś mega, mega broni. A prawda jest taka, że to właśnie wynika z takich ogromnych emocji, które ma w sobie i ci na przykład ich nie potrafi okazać. No. Tak, tak. Współczucie. Współczucie. Zobacz, gwiazda, coś się w twojej osobie ulecza. Definitywnie coś się ulecza w twojej osobie. Coś się wyrównuje, balansuje. O. I król mieczy. Mieliśmy król. Zobacz, królowa mieczy, król mieczy. Kochankowie. No tutaj definitywnie mamy do czynienia z parą. Taką fajną parą. Inteligentnych ludzi, którym zależy na sobie, ale którzy czasami dają się przekrzyczyć przez własne myśli. Definitywnie. A energia twojej osoby w twoją stronę? Ho, ho, ho. Król monet, kochani, ja ci dam bezpieczeństwo, ja ci zbuduję dom. Przy mnie nie będziesz miała się czego bać. Król monet, koziorożec, panna byk. A co by ci jeszcze powiedziała twoja osoba? Mam dwie. Przykleiły mi się do ręki dwie. Potrzebuję chwili, by się uleczyć. Dokładnie, to jest potwierdzenie tej gwiazdy. Potrzebuję chwili, by się uleczyć. I jestem z nas dumny, no bo dużo razem przeszliśmy, a mimo wszystko gdzieś tam zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jak takie dwie połóweczki jabłuszka. No, tyle, raczku. I lwy, nasze dumne, godne, lojalne i niesamowicie hojne lwy. Nie znam dużo lwów, ale jak znam, to są cudowni ludzie. Cudowni, naprawdę. Dramatyczni czasem, ale niesamowicie słodcy w tej swojej dramaturgii. Naprawdę, to nie jest takie, wiecie. A wy wiecie zresztą. No, niesamowicie szczodre, niesamowicie takie. No jeden by powiedział, o, wyniosła, nosa zadziera. No i lew zawsze jest królem w swoim zamku, bo ten zamek to generalnie jest on. Gdzie by nie poszedł, tam jest królem na zamku. Ale są cudowne, naprawdę. Takie zawsze chcą pomóc, zawsze wesprzeć, podzielić się czymś dobrym. No. Zabawa jaka z wami. Wow, wy to jesteście, no. Wy to się lubicie bawić. Na ostro, na ostro. Dobra, energia. Ale się karta posypała. Dziewczyny. Let's see. O. Walking away. Odchodzę. Ale to nie jest takie odchodzę, pakuję się i wychodzę. To jest takie... Ja zmieniam częstotliwość generalnie, bo ja wiem, że tutaj nie ma już dla mnie spełnienia. Tutaj już zaczynam się bardziej męczyć niż
niż cokolwiek dobrego z tego wychodziło. Ja idę w lepsze miejsce, świadomie idę w lepsze miejsce. No, good for you. Awesome. W lepsze miejsce idę. I powiem ci, ono będzie lepsze. Zobacz, jak ten motylek się tutaj błyszczy. Transformacja. No, zmiana perspektywy. Podejścia. Może nawet chwilowa zmiana środowiska może bardzo, bardzo pomóc. No, zobaczmy. O, oj, 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 o Jezus. Dobra. No, może być tak, że się jednak spakowała ten mandżur. No ale co, no życie się toczy dalej i ty jesteś silny człowiek, patrz. 6 kielichów, woda, rak, ryby, skorpion. No i to definitywnie jest bratnia, taka bratnia dusza. Tylko co jest ważne, nie jest tak, że my spotykamy jedną bratnią duszę na całe życie. Jest pełno, wszędzie usiany jest nimi świat. Więc nie ma się czego kompletnie bać. No i to jest takie... Była między nami niesamowita więź, a jest dalej. Mam wrażenie, jakbym cię znała już któreś życie. I to też może być prawda. No ale my jesteśmy ludźmi, nie? I przy tej całej wspaniałości tego, jak bardzo możemy się rozwinąć do wyżyn, współczucia, zrozumienia, takiej skromności, aczkolwiek i takiej, wiesz, korzystania z tej swojej mocy, to tak samo również jesteśmy bardzo, jak to się mówi, niezdolni, tylko podatni na te niższe takie gęstości. Zazdrość, kłamstwo, krętactwo. No i teraz tak. Ty nie siedź w tym, nie walcz z tym, nie zmieniaj świata, ty się sobą zajmij, bo jak ty się sobą zajmiesz, to później cały ten świat wokół ciebie się podgoni za tobą, stworzy wokół ciebie, bo zobacz. 5 mieczy. Poczucie przegranej albo poczucie, że nie, ja tutaj nie mam w ogóle żadnego podjazdu, to ja muszę coś zakombinować. Muszę coś wymyślić. I ty możesz przez to bardzo czuć się zraniona, że ktoś do ciebie nie podszedł wprost, nie wyjaśnił się tak jak powinien. I nawet ta osoba może nawet nie wiedzieć, że nawet nie byłoby aż takich mega konsekwencji, bo tobie właśnie chodziło o to, żeby ona przyszła, spojrzała na ciebie tymi szczerymi oczętami, oczyma i nawet nie tyle się przyznała, co żeby ci pokazała, że jest świadoma tego, co zrobiła. A w zamian tego woli się bronić. I bronić dupnych decyzji, które doprowadziły ją to właśnie poczucie przegranej, a ciebie do tego, żeby wyjść i się nie oglądać za siebie. I mamy 10 mieczy. I 10 mieczy to wygląda dramatycznie, ale prawda jest taka, że generalnie 10 miecz został wbity, więcej tam już nie ma. Nie ma tam już więcej nic, żeby ci wbić w plecy. Także będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. Wiadomo, że na początku nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim, ale wszystko się ułoży. Bo generalnie, jak ktoś podejmuje decyzję, żeby walić w konia, to tego nie zmieniaj, bo szkoda twojej energii. Skup się na sobie. I mamy 3 kielichy. Rak, ryby, skorpion. I to może dotyczyć tego, że na przykład ta osoba była nielojalna wobec ciebie w każdej formie, jakiej tylko chcesz. Można to wszystko wrzucić do wora nielojalności, braku lojalności. I zabolało bardzo, prawda? Bo dla lwa to jest takie, no nie ma chyba gorszego niż taki brak lojalności, niż takie, wiesz co, no jak ty mogłeś mnie tak potraktować? No i wchodzą właśnie dodatkowo takie takie tony do tego wszystkiego. Tak. A jaka rada jest dla ciebie w tym wszystkim, kochanie? Jaka rada? Wiesz, jak to mówią. Nie pertraktuję się z terrorystami. W ogóle, daj spokój. Naprawdę. Patrz. Rada dla ciebie. Sąd ostateczny. Spójrz na coś. Nie.
Nawet nie tyle spójrz, bo ty już to wiesz, ty już miałaś ten moment, wow, no tego to ja żem nie widziała. Ale już widzisz i idź za tym, rozumiesz? Nie wracaj do tego starego myślenia, bo tam już nic nie ma, tam jest tylko rozczarowanie generalnie. Jest nowa sytuacja, nowa percepcja, ty jesteś silna, poradzisz sobie. No i życie. I każdy z nas. Każdy z nas je przeżywa. Zobaczmy energię Twojej osoby. Tak, i generalnie ty zostałaś z tego pudełka, że tak powiem, wyciągnięta dosyć gwałtownie, ale już tam nie wracaj. To jest Twoja rada. Żebyś pokontemplowała, pomedytowała troszeczkę nad tym, gdzie teraz jesteś, kim teraz jesteś i co ci to jakby przyniosło. Dobrego, z czym możesz pracować. Dobro, zło, fajny, niefajny, wszystko nasza percepcja. To, co ty uważasz za dobre, ktoś uważa za złe i vice versa. O, energia twojej osoby, świat. No, mam takie, słyszę takie w głowie. Ja kompletnie nie wiem, co ja mam teraz zrobić, więc ja popatrzę z daleka. Ja widzę, że to już nie będzie wyglądało nigdy tak, jak wyglądało. Ja to czuję, ja to wiem. Ja po prostu poobserwuję, nie wykonam żadnej akcji ani reakcji, bo nie wiem, bo po prostu nie wiem. Można powiedzieć, mądre podejście w sumie. A z drugiej strony, jeśli wiesz, co zrobiłeś. O, no dobra. To jest takie update do informacji, którą podałam przed chwilą. Tak, cały ten świat twojej osoby jest tu, a ona stoi tu z daleka. I sama się wsadziła w to miejsce. Sama wsiadła w ten autobus i nie ma winnych. Pięć monet, Koziorożec, Panna Byk. Poczucie zagubienia, poczucie osamotnienia, poczucie odrzucenia, poczucie, że nie wiem, w którą stronę. Czuję się sam i nie wiem, co zrobić. No nie jest to miły stan, jeśli chodzi o pięć monet. Nie jest. Nie. Każdy z nas w nim jest raz na jakiś czas, ale no. I mamy co? Mamy rycerza buław. Strzelec, baran, lew. Agresywna akcja, szybka akcja. Może wiesz, cięty język. Jeszcze próbuję się bronić, jeszcze próbuję zachować twarz, ale to jest wszystko, wiesz, teatr. Teatr, na który nikt już nie leci. I królowa mieczy, bliźniaki, waga, wodnik. To jest. Ja już nie mam litości dla ciebie, człowieku. O. I on to wie, albo ona. Albo może być odwrotnie, energie się zmieniają, wy to wiecie, ja to wiem. A jak nie wiesz, to już wiesz, obejrzyj sobie jeszcze raz. Energia jest płynna. Co czujesz, że jest do ciebie, jest do ciebie. Tak. Twoja osoba, no dokładnie, twoja osoba za wszelką cenę będzie próbowała zachować twarz, przez co może się wydać bardzo chłodna. Bo nie umie sobie poradzić ze swoimi emocjami, albo widzi dokładnie tak ciebie, że ty po prostu no chłodna się wydajesz z zewnątrz. Patrz, nie przeszkadzać, pracuje nad sobą, wiadomość od twojej osoby. A bo jest na czym pewnie, co? Jest nad czym. No i jak my wszyscy, kto tam nie był, kto tego nie przeżył. Oj tak. No dobra. No to tyle, byczku słodki. Byczku. Lwiątko kochane. Lwiątko. Panny, nasze słodkie, analityczne panny, wiecznie coś przeżywające, samych siebie krytykujące. Pomocne. No. Panny są niesamowicie. Jak to powiedzieć? Nie ma takiego słowa, które chcę użyć, ale wiem, co czuję. Chodzi mi o to, że
Panny to są takie nauczyciele, to są tacy ludzie, którzy chcą pomagać i służyć, tylko że dla nich to jest takie poczucie obowiązku i misji na zasadzie, że o, oni nie mają takiego podejścia. O, jak pięknie śpiewają ptaszki, teraz pójdę komuś pomóc, sprawić jakiś uśmiech na jego twarzy. Panny mają tak. Słuchaj, jak ty tego nie robisz, to ty musisz zrobić taki, taki, siak. Troszeczkę mają czasami, można się wydawać, szorstką obudowę w tym wszystkim. Ale to wychodzi z dobrego serca, z dobrych intencji. Po prostu są tak skupione na tym, co chcą, że czasami mają problem z zauważeniem tego, jak są odbierane przez otoczenie. O. Tak. Niesamowicie pracowite, niesamowicie pracowite. I potrafią się poświęcić jak nikt po prostu. Dobra, zobaczmy twoją energię. O, czułe połączenie, związek, w którym troszczymy się o siebie nawzajem. Jest cudownie, pachną kwiatki, świeci słonko, śpiewa ptaszek. Także tak, panny skupione na związkach. Panny skupione na związkach. Na sobie w związku i na swojej osobie w związku. A może na marzeniu o tym właśnie tym związku. Tylko prawda jest taka. Prawda. Każdy ma swoją. Ale to, co ja ci chcę powiedzieć, to, że jeśli ty się ciągle skupiasz na tym, że o, jak ja bym chciała mieć taki związek, taki właśnie, ale go nie mam i nigdzie go nie widzę, ja nie widuję, nie słychu. Jak ty się na tym skupiasz, to ty się nie dziw, że ty tworzysz to. Czyli, że nie ma, nie ma, nie ma, nie widzę. Jest. Wszystko jest. Tak jak ma być. A najważniejsze, żebyś ty pamiętała, Panno Najsłodsza, twoja myśl tworzy twój wszechświat bezlitośnie. Nie ma odstępstw. To jak w matematyce. 2 plus 2 równa się 4 i jakbyś prosiła tą jedną dwójkę albo drugą, nie wyjdzie z tego piątka, rozumiesz? Na litość też ich nie weźmiesz. No. Twoja myśl tworzy twój wszechświat. I tyle. A ty już będziesz wiedzieć, co z tym zrobić. O, proszę bardzo, cztery monety. Zamknięcie, przywiązanie, koziorożec, panna, byk. Zamknięcie, przywiązanie albo uzależnienie. To też trzeba mieć na względzie. Żeby nie mylić fajnego życia razem z uzależnieniem od siebie. Z zależnością. Z wysługiwaniem się sobą nawzajem. Ty mi jesteś potrzebna, ty mi jesteś potrzebny, ja cię potrzebuję do życia. Brrr, bzdury. To ma być związek dwójki fajnych ludzi, którzy podejmują decyzję, że jeszcze fajniej będzie razem, a nie, Boże, moje smutne życie, takie było smutne, a teraz jak już ty jesteś, to jest szczęśliwe. Ty wiesz, jaka to jest presja na tej drugiej osobie, która też nie jest idealna tak jak ty? Szczęście jest w tobie, ty jesteś twoim szczęściem i ty tworzysz swoje szczęście. A to cztery monety to jeszcze może być przywiązanie do starych wspomnień, nieprzyjemnych sytuacji, zamknięcie na nową perspektywę, a może w ogóle wyizolowanie się od reszty świata, jesteśmy tylko my i nikt nas nie rozumie. To też jest ekstremalne i zbyt, too much. O, proszę bardzo, równowaga, strzelec. Czyli coś tam się generalnie wyrównuje, tak? Coś tam się balansuje. Nagadała się Monika, a się okazuje, że to się już wszystko... No i dobrze, no i dobrze. Niech będzie. Wszystko się balansuje tak, jak ma się balansować. Tak, dobrze. Dobrze, dobrze. Ja nic nie mówię już, no. O! Wieża. Energia skorpiona. To... doprowadziło do tego i dzięki temu jest to. Także wszystko jest tak, jak ma być, słuchaj. Wieża. Zbudowałem sobie wieżę. Tak miałem wysoko z niej patrzeć. Takim miałem być królem na tej wieży, a się stałem jej więźniem. Więźniem nieszczęśliwym, czekającym na jakąś zmianę. No i przyszła zmiana, tylko teraz się jej nie bój, nie uciekaj. Wszystko jest git.
bo wieża ma to do siebie, że ona zostaje rozsypana w drobny piach, dlatego że tam już nie było nic dla ciebie. Rozumiesz? I właśnie po to ona się rozsypuje, żebyś właśnie zrozumiał, że gdzie indziej jest coś dla ciebie. O. Proszę bardzo, 9 monet. Koziorożec, panna byk. 9 monet. 9 monet to jest karta, która mówi o osobie, która zna swoją wartość, nie potrzebuje nikogo do szczęścia, sama tworzy swój świat, podejmuje decyzje za siebie, no i lubi siebie, wie, że jest fajna. No. I może gdzieś po drodze ty żeś to zgubił. A bez tego jak żyć? Nie można żyć uzależnionym, przyklejonym od drugiej osoby, bo tak się nie da, bo ta druga osoba też będzie popełniać błędy i ty będziesz uzależniony od każdej potyczki, każdego błędu, każdego... I jeszcze będziesz dolewać oliwy do ognia. Ale nie da się tak żyć. Ty żeś sobie statkiem, kapitanem, okrętem, wiatrem i wodą. I to nie oznacza, że masz się zamknąć na cały świat, odejść od tej osoby czy cokolwiek. To się da przetransformować ze związku. Jest to możliwe, żeby się od siebie uniezależnić. To nie chodzi, że nie wiem, teraz ty płać za rachunki pół, a ja pół. Jak chcecie, wasza decyzja. Chodzi mi bardziej o to, że ty podejmujesz, wiesz, robisz to, co cię uszczęśliwia bez strachu, że o, co ktoś pomyśli, no. Dobra, zobaczmy energię twojej osoby. Energia twojej osoby. O! A nie, talię trzymam do góry nogami. Mówię, kurde, nie mam odwróconych kart, wyszła odwrócona, ale to ja, to ja. Docenienie, o właśnie. To mi się ładnie łączy z tą kartą 9 monet. Twoja osoba. Twoja osoba. Energia twojej osoby. Docenienie tego, co ma. Tego, kim jest. Tego, kim ty jesteś. Tylko teraz, właśnie. I wchodzi uzależnienie. Jak ty mnie doceniasz, to musisz mi to powiedzieć. Musisz mnie doceniać. Ja potrzebuję twojego docenienia w swoim życiu. Nic nie potrzebujesz od nikogo. Ty potrzebujesz zrozumieć, że twoja myśl tworzy twój wszechświat i ty jesteś wszystkim i niczym dla siebie. Rozumiesz? W tej pustce, która i w tej ciszy, która jest w nas, jest wszystko, każda odpowiedź. I my wszystko kreujemy dla siebie. Rozumiesz? O, i może tak, może ty jesteś tak mega skupiony na tym związku, a ta osoba jest na etapie właśnie takiego, wiesz, uniezależniania się i to jest to, co spowodowało tą wieżę, bo ty chcesz tą osobę tak trzymać przy sobie, wiesz, o co chodzi? O, ty wiesz, ja wiem i oboje wiemy, że tak się nie da na dłuższą metę żyć. Proszę bardzo, koło fortuny, energia twojej osoby. To się miało stać. To był naturalny krok, naturalny proces, część procesu. No i też koło fortuny to jest takie szczęście. Wszystko się obraca tak, jak ma się obracać. Wszystko jest tak, jak ma być generalnie. I królowa mieczy. Bardzo analityczne podejście. Ja wiem, co robię. Ja nie jestem zależna od nikogo. No dokładnie, to może być właśnie ten problem, że jedna osoba się uniezależniła, a druga nadal próbuje trzymać przy sobie bardzo blisko. Królowa mieczy, bliźniaki, waga, wodnik. Dobra, a energia twojej osoby w twoją stronę? Ha, dwie monety. Nie umiem podjąć decyzji, nie wiem, no bo tak, no bo jak ty jesteś w rozsypce, to twoja osoba też... Wiesz, nie wie, co robić, bo nie chce zrobić gorzej. I dlatego nie wie, to jest po prostu tak proste. Nie chce zrobić gorzej. No, a co by ci powiedziała twoja osoba? O. Chciałbym ci tylko coś powiedzieć. Chciałbym ci tylko coś powiedzieć. No bo jak ktoś jest w emocjach i to takich dosyć ekstremalnych, no to ciężko, żeby coś zrozumiał i ciężko mu coś powiedzieć. No a twoja osoba by ci coś chciała, a może ty twojej osobie, ty już będziesz wiedzieć. No, tyle.
Wagi, wagi. Nasze flirciarki, urocze stworzenia, niesamowicie inteligentne, niesamowicie na zewnątrz wyważone, bo to ile wy macie swoich wewnętrznych rozterek, to tylko waga wie, bo na zewnątrz tak, no właśnie, bo to zawsze jest łatwiej użyć swoich mocy na kimś niż na sobie. I na zewnątrz waga zawsze znajdzie dwa końce do każdego kija. No, ale wagi mają swoje rozterki, mają. Niesamowicie kochane stworzenia, bardzo kreatywne, bardzo inteligentne i takie, wiecie co, no wagi w związkach potrafią dać. Oj, potrafią dać, naprawdę. Oj, tak. Dobra, twoja energia. Mężczyzna trzymający monetę. Czyżby to był ktoś w twoim życiu? A może to ty, biorąca swoje życie za rogi, stąpająca mocno po ziemi, nowe projekty, nowe. Chociaż ja czuję, że to chodzi właśnie o tego faceta albo tą kobietę. No. Ktoś chce ci dać poczucie bezpieczeństwa, ktoś chce ci coś ofiarować, ktoś chce sprawić, że poczujesz się wyjątkowa wago, moja słodka. Oj tak, oj tak. Mężczyzna trzymający monetę i ten jego ponętny wzrok. Łauza. No zobaczmy, czy to wyjdzie czytanie czysto o związkach. Zobaczmy twoją energię. Cały czas gdzieś mi się tu przewijają dwa kielichy, cztery buławy, paść kielichów. A może to ty chcesz komuś pokazać? Patrz, nawet nie pokazać, tylko zobacz. Jestem full pakiet, idę po ciebie. No. Dobra, zobaczmy. No jasne, że idziesz. Ryzykant. Pierwsza karta Wielkiej Arkany. Idei, nie boję się wyniku, chociaż nie wiem, co będzie. Nie wiem, co tam się kryje za tym. Ale jak najbardziej idę. Będę ją próbował. No i bardzo dobrze. Gratulacje. Energia bliźniaka, ten ryzykant. Chyba. Ja pierdzielę, patrz to, kochankowie. Wow. Ty wiesz, że to jest twoja bratnia dusza, co? Ty to wiesz. Ja myślę, że ona też to wie. Że on też to wie. Tak, ty idziesz po swoją bratnią duszę. Ale co ty, ze złamanym sercem idziesz? Gdzie ty dojdziesz z tym? Trzy miecze, zranienie, poczucie zdrady, bliźniaki, waga, wodnik. Trzy miecze. O, właśnie, jak idziesz po nowy początek, na nowy początek, to upewnij się, że nie niesiesz starych zranień albo nie próbujesz na przykład przykleić plasterka, ale mi karta wyleciała. Przykleić plasterka na ranę, bo to nie działa. Patrz. Cztery miecze. Bliźniaki, waga, wodnik. I cztery miecze to jest taka energia właśnie uzdrowienia, odpoczynku, kontemplacji, medytacji. Wszystko jest dobrze, wszystko jest jak ma być. Czyli co te trzy miecze? Ewidentnie coś ci tam wiesz. Jeszcze coś kuje, jeszcze coś w środku siedzi. A jaka rada do tego wszystkiego dla ciebie? Żeby wyjść z pudełka, spojrzeć na coś zupełnie z innej strony, z zupełnie innej strony. Zmienić percepcję, zmienić perspektywę. Ja mam takie wrażenie, że ty widzisz, czujesz już tą nową perspektywę, ale jeszcze to zranione serce ci blokuje cię, tak bym powiedziała. Gdzieś tam, w jakichś aspektach. Powiem tak.
Naprawdę, jakby to ująć? Szanse zawsze są. To się może udać i to się uda, tylko żebyś była świadoma, żebyś był świadom tego, że jeszcze serduszko nie do końca się zaleczyło. O, właśnie. I co? Żebyś po prostu porzuciła te bóle przeszłości. I jeśli czegoś chcesz, to tak, to idź po to, tylko po prostu bez dawnego mindsetu. Rozumiesz? Bez takiego, o, to pamiętam, tamto pamiętam, wiem jak to się skończy. Nie, nie, nie. Ty sobie coś uświadomiłeś ostatnio? I nie wyrzucaj tego do śmieci. Dobra, energia twojej osoby. Świat. Poprzednie czytanie to było w lwie, to też była energia osoby. No, czyli takie jestem z daleka, obserwuję z daleka, albo się po prostu wyciąłem z całej sytuacji. Może właśnie przez to, że nabroiłem i nie umiem stawić czoła. Albo na przykład mi złamano serce. No, ciekawe, ciekawe. Świat. To jest takie wycofanie się i patrzenie z boku na wszystko. I 6 monet, koziorożec, panna, byk. Równowaga w dawaniu i braniu. Energia twojej osoby. Czyli ewidentnie coś się w niej wyrównuje, w twojej osobie. Proszę bardzo, mamy transformację. Energia skorpiona. Czyli generalnie tak, ta transformacja mi się silnie łączy z tą kartą sądu ostatecznego tutaj. Tak. Twoja osoba dochodzi do wniosków. W twojej osobie coś się transformuje, coś się zmienia. O tak. A jaka energia w twoją stronę? Zobacz, balans, uzdrowienie. I to jest właśnie to, co wcześniej powiedziałam do ciebie, żebyś nie patrzyła na sytuacje ludzi i przypadki przez pryzmat tego, co myślisz, że wiesz. Żebyś pamiętała, że wszystko płynie i że nic 2 razy się tak samo nie zdarza. I każdy dochodzi do jakichś wniosków, i mam takie poczucie, że twoja osoba też. Tak jest. A co by ci powiedziała? Mam dwie. Wszystko mi się zburzyło, nie wiem co dalej. I? Z tobą tworzy całość. No. Z tobą tworzy całość. Dokładnie. Tu nawet nie ma co dodać. Wszystko jest takie jasne. No. Całuję cię, wago piękna. Mua. Mamy skorpiona, naszego mistyka. Niesamowita intuicja, niesamowity intelekt, niesamowity nos do wyczuwania rzeczy tam, gdzie ludzie nie widzą i nie zaglądają i nie myślą, tam jest skorpion. I on już wie. I on już wie. Rozgryźć potrafi każdego. Tak, niesamowicie pełen ekstremów. Ekstremalnie kochający i lojalny. I ekstremalnie straszny, jak się zdenerwuje. O, twoja energia. Drzwi do ducha. Coś, tak, zmiana, zmiana. Ja to wiem i ty to wiesz. Zmiany, zmiany. Coś nowego się otwiera. Stoisz na progu do zupełnie nowego świata. Nowej percepcji. No, coś się w tobie uzdrawia, coś się w tobie otwiera, coś nowego przyszło, a nawet nie nowego, coś się w tobie przebudza. Pięknie, pięknie. Good for you.
Wcześniej widziałam kartę przywiązania, teraz też widzę kartę przywiązania. Może ciężko jest odpuścić to, co było. Ciężko czasami jest rozwinąć żagle, płynąć z nowym wiatrem. No ale co? Będziesz siedzieć tam, gdzie będziesz cały czas podkładał te same dane, tam zawsze dostaniesz ten sam wynik. Dobra, zobaczmy. Energia. O, proszę bardzo, cesarzowa. Ze znaków zodiaku to może być byk albo co? Waga, bo to jest Wenus. I to jest, czego ja się nie dotknę, to się zamienia w złoto. Wszystko dzieje mi się samo. Jestem piękny, cudowny, pachnący, wyjątkowy. I nic mi nie jest straszne. Nic mi nie jest straszne. Oczywiście, że nie. Wszystko jest tak, jak ma być. Cesarzowej wszystko dzieje się samo. Pozornie, bo to jej mindset. Mindset, ona nie myśli o tym, co może nie pójść, bo myśl tworzy twój wszechświat. Ona myśli o tym, jak wszystko idzie, tak jak ma iść. I proszę bardzo, trzy kielichy. Zgoda, celebracja, radocha, pojednanie, rak, ryby, skorpion. Bardzo ładne karty, piękne. O. 9 kielichów, rak, ryby, skorpion, czyli co? Mam wszystko, jest super, jest pięknie, jestem usatysfakcjonowany. A co to jest? To 5 monet. Koziorożec, panna byk. Poczucie zagubienia i odrzucenia. Teraz to już po prostu nie wiem. Poczucie zagubienia, odrzucenia, że nikt mnie nie rozumie. A może ty przechodzisz z tego poczucia zagubienia, odrzucenia, samotności, pustki, przechodzisz właśnie w ten taki świat dostatku, że wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać dla ciebie. Piękne przejście, muszę powiedzieć. Piękne przejście. Dobra, jaka rada w tym wszystkim dla ciebie? Równowaga w dawaniu i braniu, kochanie. 6 monet, koziorożec, panna byk. Równowaga w dawaniu i braniu. Jak dasz za dużo, się wycyckasz, zostaje frustracja, złość, gniew i poczucie rozżalenia na życie. Życiem. Tak, równowaga w dawaniu i braniu. Ja tu już więcej nic nie dodam, bo to jest oczywiste. Kochanie, ty wiesz, o co chodzi. Ty wiesz, o co chodzi. Dobra. I twoja osoba. Twoja osoba. A, nerwówka. Nerwica. Natrętne myśli, które nie pozwalają usiedzieć w spokoju. Oka zmrużyć. Co żeś narobił? Co żeś przeskrobał, ja się pytam. Osobo skorpiona. O, a może ty, skorpionie, uznałeś, że koniec już tego patyczkowania się z życiem i idę w stronę swojego szczęścia, a twoja osoba się boi, że to może nie obejmować jej. No, stan podenerwowania. Definitywny stan podenerwowania. Kochankowie, decyzja do podjęcia albo bratnie dusze. Decyzja do podjęcia albo bratnie dusze. Jesteś moją bratnią duszą, nie odchodź, bo ja bez ciebie nie umiem. I cesarz. Tu mamy tak, bliźniaków, a tu mamy barana. Cesarz to jest takie, będzie po mojemu albo wcale. Ja wiem, gdzie idę, ja wiem, co robię. Ha! Może tak bardzo próbowała twoja osoba postawić na swoim za wszelką cenę, że ty zdajesz sobie sprawę, ale halo, gdzie ja w tym wszystkim jestem? Ja chcę być szczęśliwym człowiekiem. I twoja osoba zdała sobie sprawę, że przegięła pałę.
No, a energia w twoją stronę? O, królowa kielichów. Królowa kielichów. Cesarz jest bardzo taki twardy, idzie po swoje, groźny. A królowa kielichów taka kochająca, opiekująca się, cieplutka, pełna miłości. I to jest energia twojej osoby w twoją stronę, kochanie. Ha. No tak, my tworzymy sytuację, tworzymy scenariusze, gramy pewne role, a potem się okazuje, że nie jesteśmy w tym, nie jesteśmy w tym szczęśliwi. Patrz, wiadomość twojej osoby do ciebie. Jesteś dla mnie dobrą partią. Jesteś dla mnie dobrą partią. Jesteś dobrą partią dla mojego serca. Moje serce się chce. No. Tyle, skorpionku, tyle. Mua. Mamy. Nie, strzelca, strzelca. Już chciałam mówić koziorożca. Strzelca, strzelca. Nasze żartownisie. Strzelce są cudowne. Strzelce to są takie, zawsze potrafią rozładować atmosferę. Są niesamowicie właśnie takie błyskotliwe. Zawsze mnóstwo śmiechu ze strzelcem w towarzystwie, ale też taki niesamowity filozof i potrafi spojrzeć na sytuację tak, jak nikt tak naprawdę nie ma w sobie takiego. No, strzelec po prostu idzie z flow. Uwielbia podróże, uwielbia kontakt z ludźmi. I ludzie uwielbiają kontakt ze strzelcem. Nie wgłębia się w rzeczy, które wydają się bolesne, ciężkie, trudne, bo po co? Następna przygoda, następna przygoda, następna przygoda. Strzelce. Drzwi do romansu, kochanie. Drzwi do romansu, coś się kroi, coś fajnego. Coś, sexy flexy. Drzwi do romansu. No, i mamy 33 na tej karcie. Te dwie trójeczki tak koło siebie. Blisko. Jakiś nowy powiew. Może na tą osobę, z którą jesteś, patrzysz inaczej, a ona inaczej na ciebie. A może coś nowego się kroi po okresie takiej, wiesz, życia ze sobą. W sensie w swojej energii. Samemu w samotności brzmi mi słabo. To nie o to chodzi. Bo jak ty jesteś sam, to nie jesteś samotny. No. Drzwi do romansu. Fajnie, fajnie. Definitywnie ktoś ma kluczyk do twojego serca, ale i ty masz do czyjegoś serca kluczyk. Proszę, as monet, koziorożec, panna byk. Nowy materialny początek. Coś nowego, coś fajnego. Nowy powiew. Nowy powiew. Powiew świeżości. Fajnie, bardzo fajnie. Materialny, nowy początek. O, proszę bardzo. I trzy buławy. Trzy buławy. Strzelec, baran, lew. I trzy buławy to jest człowiek, któremu wszystko idzie tak, jak ma iść, ma dostatek wszystkiego, jego statki przypływają do portu z nowymi towarami, wypływają z nowymi na sprzedaż, wszystko się kręci, jak ma się kręcić, ale jeszcze w tej talii jest takie małe, małe coś do tej karty. On ma wszystko, wszystko. A mimo wszystko gdzieś tam nie do końca jest usatysfakcjonowany. I to siedzi w środku. I to jest kwestia percepcji. Jak skupiasz się na braku czegoś, to będziesz dostawał brak. A ja czuję, że ty masz wszystkiego pod dostatkiem. Pod dostatkiem wszystkiego masz. Wow, najszczęśliwsza karta w tarocie. Słońce. Znak zodiaku Lew. Słońce, radość, szczęście, oświecenie. Wow, no pięknie, cudowna energia, wspaniała. I patrz, i świat. Zamyka się wielki cykl w twoim życiu, otwiera się nowy, otwiera się z impetem.
I z radością, i z taką pewnością w sercu, motywacją, inspiracją. Kurde, ale fajne karty. No. Jaka rada dla ciebie? O, proszę bardzo. Spokojnie i do przodu. Nie podejmować decyzji w ekstazie radości i w totalnym smutku. Rzeczy będą się dziać szybko, rzeczy będą się dziać tak, jak ty chcesz, ale pamiętaj. Pamiętaj. Spokojnie, pewnie, stabilnie. No, tak właśnie. Na niektóre rzeczy trzeba troszkę więcej czasu, ale to nie jest nic, co mogłoby cię. Bo człowiek w radości, szczęściu, przypływie ekscytacji potrafi podjąć pochopną decyzję i robi to bardzo często. Dlatego w ekscytacji po prostu się ekscytuj, nie podejmuj decyzji życiowych. Ciesz się swoim szczęściem. No. Dobra, a twoja osoba? Kwitnące bogactwo, strzelcu słodki, kwitnące bogactwo. I zobacz, też trójka, trzy, trzy, trzy. No, to na pewno wiemy, że to o twojej osobie. U twojej osoby też kwitnie. I w środku, i na zewnątrz. Kwitnie wszystko. Wszystko się dzieje tak, jak ma się dziać. Jest git. Co tu więcej mówić? Nowe początki, nowe plany. Wszystko kwitnie. Wszystko idzie po myśli. I transformacja, dokładnie, żeby to wszystko mogło się zadziać, trzeba było zdać sobie sprawę, że przyszły zmiany i czas je zaakceptować. Nie ma co udawać, że wszystko jest tak, jak było, bo przyszły zmiany. Ale zmiany na lepsze. Transformacja, energia skorpiona. Zmiany, zmiany. O, i sześć monet. Równowaga w dawaniu i braniu. Twoja osoba stanowczo wie, że jest taka, że jest szczęściarą i że ma wszystko. Może wcześniej blokowały ją jakieś negatywne takie emocje, jakieś takie myśli, które je powodowały, ale to się już zmienia. To się transformuje. No. Dobra, a energia twojej osoby w twoją stronę? Nie, ja po prostu nie czaję. Ja nie jestem chyba dobra w tą matematykę. Pięć kielichów. Pięć kielichów. No i kurde. Rak, ryby, skorpion ze znaku zodiaku. Płakanie nad rozlanym mlekiem. Albo wyolbrzymianie czegoś. Rozczarowanie. Rozczarowanie czym? Że idzie ci dobrze? No to jak tobie idzie dobrze, to jej też pójdzie dobrze. Biorę jeszcze jedną kartę, bo mózg mi się zlasował. O, trzy monety. Umiejętność praktycznej współpracy nad czymś. Dogadania się w czymś. Może wy się w czymś nie możecie dogadać i to tak bardzo twoją osobę dołuje. Ty będziesz wiedzieć. A jak nie, to ja nie wiem też. Dobra, co by twoja osoba ci powiedziała? To wszystko nie tak, jak to wygląda. No bardzo ciekawe. Może chodzi o oczekiwania. Może twoja osoba oczekiwała czegoś od ciebie, a tu nie chodzi o to, żeby spełniać nawzajem swoje oczekiwania, tylko żeby być. Aż mi, słuchajcie, bateria w kamerze pada. Kamerze, w górne lotne słowa w telefonie. No, z tymi oczekiwaniami to chodzi o to, żeby się nie obarczać oczekiwaniami nawzajem. Żeby się nie obarczać oczekiwaniami, tylko patrzeć na siebie, nie? Będziesz szczęśliwy, twoja osoba też będzie z tobą szczęśliwa i na odwrót. No, także tego. Mamy szefa wszystkich szefów, koziorożec.
Nasz master planner. Niesamowicie zdeterminowany, niesamowicie wytrwały, niesamowicie. Ha, niesamowicie wszystko. A z drugiej strony. Tak. Koziorożce. Koziorożce wchodzą w miejsca i wspinają się na miejsca, które są niedostępne dla innych. I są naturalnymi liderami. Tak jest. Ambicja. Jaka energia koziorożca naszego? Ha! Jaka może być energia u koziorożca? Strategia. Coś sobie tam kombinuję, coś wymyślam, coś planuję, coś obserwuję. Strategia. A może to jest informacja dla Ciebie, że potrzebujesz strategii do czegoś, że może nie ma co szarżować tak o, na ślepo, tylko właśnie, że potrzebujesz strategii. Że coś należy przemyśleć. O, tutaj widzę, pierwszy raz zobaczyłam na tej karcie ten napis, dziennik, wpis do dziennika. O, proszę bardzo, paść kielichów, rak, ryby, skorpion. Paść kielichów to jest osoba, może być mężczyzna, może być kobieta, która jest chętna i radosna i pozytywna co do tego, że chce Ci wręczyć kielich swojego zainteresowania, uczuć, emocji. W niższych wibracjach może być to emocjonalny szantaż. Tak, ale to tylko taka dygresja dla zainteresowanych. No i mamy, proszę bardzo, sąd ostateczny, czyli generalnie wypłynęło coś, może nie tyle kłamstwo, co bardziej właśnie takie, myślałeś, że coś wiesz, żyłeś w jakimś konkretnym, wiesz, w jakiejś konkretnej perspektywie, percepcji. I to się tak, wiesz, zmieniło nagle i wszystko wygląda inaczej. Jest takie, na to to ja tak nie patrzyłem. Nie patrzyłem. Tak. Z czegoś zdałeś sobie sprawę. O. Z czegoś zdałeś sobie, koziorożcu, sprawę. Dwa miecze. Bliźniaki, waga, wodnik. Wiesz, co jest fajne w dwóch mieczach, że pozornie ty myślisz, że nie wiesz, co dalej i nie wiesz, co robić i że masz opaskę na oczach, ale ostatecznie idziesz tam, gdzie masz iść i zdobędziesz to, co chcesz. Dwa miecze. Tak właśnie. Niby nie wiesz, ale wiesz generalnie. Gdzieś tam. Wiesz? Także na spokojnie. O, proszę bardzo. Ryzykant. Nie bój się podjąć ryzyka, nie bój się tego, że nie wiesz, co jest po drugiej stronie. Tak jest życie, nie ma czego się bać. Nie pozwól strachowi się ograniczać. Ty nie jesteś mniejszy, nie jesteś mniejsza niż twój strach. Nie bój się iść w nowe. Bo to, że idzie nowe, to ty już to czujesz. No. A może właśnie za bardzo strategizujesz, za bardzo analizujesz i planujesz? Może właśnie trzeba wykonać ten pierwszy krok, a co takiego się stanie? Jaka rada dla Ciebie w tym wszystkim? O, król monet, stabilizacja, praktyczne podejście. Wiem, co robię, wiem, o co chodzi. O, skupiam się na tym, czego jestem pewien. Skupiam się na tym, co mi idzie dobrze. Skupiam się na tym, co na ten moment mogę włożyć w sytuację. A nie skupiam się na tym, czego nie wiem, czego jestem niepewny. Po co to budować? Twoja myśl tworzy twój wszechświat. Twoja myśl tworzy twój wszechświat. Twoje życie. Dobra. Zobaczmy osobę. Zobaczmy osobę twoją, twą osobę. Osoba. O.
Proszę bardzo. Siódma czakra, Archanioł Uriel. English the perfect. To jest generalnie karta, która mówi o tym, że twoja osoba, będąc w tej podróży najważniejszej, w głąb siebie, dociera do tych takich miejsc, które nazywamy oświeceniem, przebudzeniem. Coś do niej dociera, coś zaczyna rozumieć, zaczyna patrzeć na sytuację z szerszej perspektywy, z tej najważniejszej perspektywy jedności, połączenia ze wszystkim, magii tego świata. No, wiara, wiara. Wiara się budzi generalnie. Wiara się budzi w twojej osobie. No. Wiara się budzi w twojej osobie. 10 mieczy, 10 mieczy. Ostatni miecz, ostatnia frustracja, ostatni problem, ostatnia lekcja przyjęta na klatę. Czasami drastyczne, czasami ciężkie, ale nie ma takiej sytuacji, z której ty nie jesteś w stanie wyjść i tak samo twoja osoba. I mam takie wrażenie, że ta sytuacja była właśnie potrzebna do tego, żeby twoja osoba przebudziła się do swojej zajebistości. 10 mieczy, bliźniaki, waga, wodnik i to jest takie całkowite przytłoczenie sytuacją, ale co jest super w tej karcie, gorzej już nie będzie. Proszę bardzo, kochankowie, bratnie dusze, albo decyzja do podjęcia. Kochankowie, bratnie dusze, albo decyzja do podjęcia. Ze znaków zodiaku bliźniaki. Dobra, w twoją stronę energia. O, proszę bardzo. Król buław. Samo to ci patrzę. Król buław. Wiem, kim jestem, wiem, czego chcę, a ty mi się bardzo podobasz. I ciebie bym chciał. Zasadniczo. Ty mi się bardzo podobasz, ciebie bym chciał. Patrzę na ciebie, obserwuję cię. No. Poznaję swoją wartość, poznaję siebie, wiem, kim jestem coraz bardziej. O, proszę bardzo. Mam za dużo do wyboru i nie wiem. No. Te bliźniaki to może być właśnie wybór. Decyzja, której nie umiem podjąć. Ciekawe, ciekawe. No dobra. Niech no będzie. No to tyle. Mua. I mamy naszego futurystę, wodnika, wizjonera z pomysłami na wszystko i na wszystkich, nigdy do końca niezrozumiany. Często intencje wodnika są odbierane na opak. Tak, tak. Wodniki się troszczą o ludzi, troszczą się o społeczeństwo, troszczą się o swoich, ale czasami mają takie podejście, że ludzie tego nie potrafią po prostu zrozumieć. Bo oni są dosłownie nie z tej ziemi. Dosłownie nie z tej ziemi. Wodniki nasze rezolutne. O, proszę bardzo. Ostrzeżenie przed sztormem. Ostrzeżenie przed sztormem. Coś się waży, coś się gotuje. Ty to czujesz, ja to wiem. Już teraz widzę. No. Także tak, sytuacja narasta. Nabiera tempa. Pamiętaj, ty zawsze masz siłę sprawczą, żeby albo się w konflikt nie mieszać, albo wyprowadzić sytuację. Nie musisz, jeśli ktoś cię atakuje, nie musisz odpowiadać tym samym. Spokój. Spokój cię uratuje. Spokój. Dokładnie tak. Czuję taką... Poczułam nagle takie, wiesz co, takie brak wiary w tę sytuację, brak wiary w siebie, niepewność, stres, strach. O! Dokładnie to. 9 mieczy. Niepewność, stres i strach spowodowany myślami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nic. Kompletnie nic. To są rzeczy,
które są kreacją twojego umysłu, nad którym nie panujesz, bo nie chcesz, ty nie musisz się poddawać tym myślom. Ty masz władzę nad swoim umysłem. Możesz ich po prostu nie słuchać. To nie są twoje myśli. One nie są tobą. Rozumiesz? Proszę bardzo. Król kielichów. Rak, ryby, skorpion. Chcę ci dać miłość. Chcę ci dać opiekę. Chcę się tobą zająć. W niższych wibracjach król kielichów potrafi być niesamowicie taki emocjonalny, ale na zasadzie, że wciągać w swoją grę. Budzić w nas takie emocje, których nie chcemy. Potrafi bardzo, bardzo dobrze manipulować generalnie w niższych wibracjach. Może ciebie właśnie to stresuje. Zobacz. O, czekaj, bo mi karta wypadła. Mamy magika. To jest chyba bliźniak ze znaku zodiaku. I to jest co? Mam wszystko, żeby zacząć. Mam wszystkie potrzebne materiały, wszystkie potrzebne informacje. Wiadomo, proces się dopiero zaczął. Ale ja mam wszystko, żeby zrobić ten krok. Nie muszę się bać, nie muszę się stresować. Dokładnie, nie muszę. Sześć mieczy. Bliźniaki, waga, wodnik. Dużo powietrza w tym wszystkim. No, jesteśmy w końcu w powietrznym znaku. Przeniesienie się na spokojniejsze wody. Wyjście z tego takiego, z tej pułapki umysłu. A co to będzie? Co się stanie? O Boże, koniec. Spokojnie. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Pomedytuj. Idź na spacer. Nie myśl o tym. Nie zadręczaj się. Może ktoś próbuje cię stresować. Może ktoś próbuje cię wprawiać w takie poczucie beznadziei, w taki stres, że nie wiadomo, co będzie i w ogóle. Nie dawaj się. To nie jest twoje. Nie dawaj się. Spokój i cisza i pustka. Posłuchaj swojego oddechu. Posłuchaj swojego oddechu. I jaka rada w tym wszystkim? Dla ciebie? Proszę bardzo. Koło fortuny. Kochanie, co ma się stać, to się i tak stanie. Generalnie wszystko będzie z tobą ok. Wszystko wyjdzie, jak ma wyjść. Twój stres, twoje nerwy nie są tutaj kompletnie potrzebne do niczego. I pamiętaj, twoje myśli tworzą twój wszechświat. A z drugiej strony te natrętne myśli spowodowane właśnie strachem czy innymi ludźmi, którzy próbują cię wyprowadzić z równowagi, to nie są twoje myśli. Zostaw ten bagaż i idź do przodu. Zostaw ten bagaż, naprawdę. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy twoją osobę. O, proszę bardzo, mężczyzna trzymający monetę. Stabilizacja, spokój, dostatek. Wiem, co robię, wiem, o co chodzi. Wiem, gdzie idę i też mam takie poczucie, że jest zwrócony w twoją stronę z jakąś ofertą, z jakąś propozycją. No, coś chce ci zaofiarować. Ha, a może po prostu, wiesz, porozmawiać chociażby. Zobaczmy energię twojej osoby. To jest 10 mieczy. 10 mieczy. Czyli generalnie co? Za dużo problemów. O, może nie tyle, że za dużo problemów. Dużo się działo w ostatnim czasie. Taki cios za ciosem, cios za ciosem. Ale już generalnie gorzej nie będzie. Twoja osoba jest na etapie wyciągania wniosków z tego, co się stało. I zdawania sobie sprawy z tego, że trzeba się podnieść i iść dalej. Po prostu. No. Trzeba się podnieść i iść dalej. Proszę bardzo.
Twoja osoba jest świadoma tego, że to, co się stało, to jest po prostu akcja, reakcja. Karma, sprawiedliwość. Ze znaków zodiaku waga. A to bliźniaki, waga, wodnik. Powietrze, pełno powietrza wszędzie. Umysł. Kreacja umysłu. Także tak, twoja osoba ma poczucie, o, bierze na klatę to, co się stało. Nie ucieka, nie próbuje znaleźć winnego, nie pokazuje palcem na zewnątrz, tylko ma takie, okej, to jest ten moment, kiedy ja muszę sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje. Dobra, a energia twojej osoby w twoją stronę? Pustelnik, pustelnik. Potrzebuje, twoja osoba ma takie poczucie, że albo ty, albo ona potrzebujecie czasu dla siebie, potrzebujecie troszeczkę pobyć w swojej własnej energii, pooddychać, zejść w głąb siebie, znaleźć odpowiedzi wewnątrz, bo odpowiedzi są tylko wewnątrz. Tylko wewnątrz. I pustelnik to jest bardzo mądra osoba, która tak, udaje się w samotną podróż, ale właśnie po to, w dobrej wierze, żeby coś zrozumieć, żeby przynieść z niej coś, co poprowadzi ją dalej, tak jakby chciała. No. Jak również twoja osoba może widzieć, że ty się troszeczkę zamknęłaś w sobie, ale nie ma takiego poczucia, że jesteś totalnie obrażona czy cokolwiek, tylko tak świadomie przyjmuje to, że potrzebujesz czasu, żeby pomyśleć i dojść do siebie. Co by ci powiedziała twoja osoba? O, myślę o romantycznej niespodziance. Co mówiłam, że chcesz czymś przyjść i coś ci zaoferować? No, no to będzie tego. Mamy. Last but not least. Nasze rybki, nasze marzycielki. Nasze widzące dobro w każdym. Nasze make believe, wierzycielki. Wierzą, wierzą i wierzą. Serce pełne wiary, miłości, marzeń i zrozumienia. Oj tak, ta nasza ziemska rzeczywistość czasami jest dla rybek za twarda. Za twarda. Rybki się muszą uczyć pływać w ludzkim świecie, bo jesteś... My rybki, mam Wenus w rybach, to wiem coś o tym. No marzycielki, marzycielki. Czasami bardziej chcemy wierzyć w to, co wydaje nam się piękną opowieścią, niż rzeczywistość wygląda. Co nie? Dobra, energia ryby. Brama i ogród. Jakiś nowy początek, coś nowego się zbliża. Stoję przed czymś fajnym. Już czuję tą brydzę, może jeszcze nie do końca widzę, ale już czuję, że coś fajnego się zbliża. Czuję nowy początek, nowe okazje, nowe możliwości. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Zobaczmy, jeszcze tak troszkę niepewnie. Czasem tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu i czasem tak jeszcze, no... Nie wiem, czy to jest to, czy nie to. Spokojnie, spokojnie, wszystko. Będzie pani zadowolona. No. Proszę. A z kielichów nowy początek w miłości. A z kielichów rak, ryby, skorpion. Jejciu, jakie ciepełko. Albo ktoś ma kielich pełen miłości, który chce ci wręczyć, albo ty masz, albo po prostu życie tobie wręcza. Masz, kochanie, masz, bo ci się należy, bo to twoje. O, proszę bardzo. Rycerz monet, koziorożec, panna byk. Powoli, powoli, ale do przodu. Powolutku, ale stabilnie. Powolutku, ale tam, gdzie chcesz. Nie ma co ukrywać, rycerz monet nie jest najszybszą energią, ale jest stabilna, jest praktyczna, jest niezawodna. Tak właśnie. Także może to być ktoś, kto się zbliża w twoją stronę, a może być to po prostu postępująca sytuacja. Cztery buławy, sukces, małżeństwo.
Ktoś cię ma na oku i to bardzo intensywnie. Buławy strzelec, baran lew. No, nowy początek w małżeństwie, nowy początek w związku ogólnie. Nowy związek na horyzoncie. Kurde, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. I definitywnie coś takiego stabilnego i mocnego, siła. Lew ze znaku zodiaku. Siła. To będzie mocne. Jeśli do tej pory fundamenty się chwiały i się rozwaliły, to to będzie mocne. To będzie dobre. To jest... To idzie tak, jak ma iść. No. Stanowczo. Dobra, jaka rada dla ciebie w tym wszystkim? O, proszę bardzo. Fajny jest ten nowy początek i ty spróbuj na nowo i spójrz z nowej perspektywy i zapomnij to, co o sobie wiesz. I zainteresuj się na nowo. Wiesz? Jakby nie podchodź z pozycji, o, ja już wszystko widziałem, już wszystko wiem, wiem, jak to się skończy. Tylko właśnie takie, a zobaczmy z tej strony, a zobaczmy z tamtej, a dajmy szansę, a zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, co z tego wyjdzie. No. Paś monet. Nowy materialny początek, do którego ty się, kochanie, zbierasz. Tak. I zrób to z czystą głową. Zrób to lżejsza i bez tego bagażu przeszłości, kochana. Proszę bardzo, twoja osoba. Trzecia czakra. Czyli co? To jest ta czakra splotu słonecznego, czyli wiem, kim jestem, wiem, co wnoszę, wiem, jaki jestem wyjątkowy i znam swoją wartość. Twoja osoba jest na etapie poznawania siebie i tego, jaka jest fajna. Może siebie nie doceniała do tej pory, wiesz? I może to mogło być dużym problemem waszej relacji. Bo jak osoba źle o sobie myśli, to to rzutuje na wszystkich, którzy są blisko. Oj tak, oj tak. Zobaczmy energię twojej osoby. Pewność siebie. Taka pewność, że wszystko jest dobrze. Nie muszę się bać. Spokój. Proszę bardzo. 10 mieczy. 10 mieczy. Twoja osoba definitywnie z czymś się zmagała do tego czasu. Do teraz. Co się przytłaczało, może między wami, może ogólnie tak, wiesz, jego życie, jej życie. Ale co jest fajne w karcie 10 mieczy, to to, że stąd już tylko w lepsze miejsce. Tylko w lepsze. Ostateczna lekcja została odebrana, kropka postawiona w tym wszystkim. Czas iść dalej. I bliźniaki, waga, wodnik ze znaku zodiaku. Proszę. I mamy królową buław, strzelec, baran, lew. Królowa buław. To jest taka energia, że ja, dokładnie, to jest połączone z tą czakrą splotu słonecznego. Znam swoją wartość, doceniam siebie, doceniam swoje życie, wiem, co potrafię i wiem, że nawet potrafię więcej, niż myślę, że wiem. Nie mam się czego bać, jestem pewna swego. To jest osoba, która wiele bitew w życiu stoczyła i nadal jest na swoim tronie. Nikt jej z niego nie zrzucił i zawsze będzie tak naprawdę. O, proszę bardzo. I mamy pazia mieczy. Powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. To jest energia twojej osoby w twoją stronę. I to jest... Ha... Coś czuję, coś myślę, ale ty się o tym nie dowiesz generalnie. Będę cię obserwował, będę cię podglądał, ale nie wyciągam żadnych kart z rękawa, a już na pewno tobie ich nie pokażę. No. Czyli co? Twoja osoba definitywnie cię obserwuje. Jak na przykład nie macie kontaktu, to na pewno cię podgląda w social mediach. No, ale na ten moment troszkę boi się podejść. O, u spodu sześć kielichów, bratnie dusze.
No dobra, zobaczmy, co by ci powiedziała twoja osoba. Chciałbym spróbować jeszcze raz. No ale jeszcze może nie jestem gotów, żeby przyjść i ci to powiedzieć w twarz albo żeby to pokazać. Jeszcze niektóre moje myśli biorą nade mną górę i w nie wierzę. I mnie trochę blokują. No, będzie tego. Całuję serdecznie. Mua.